W tym odcinku dowiesz się, w jaki sposób zlikwidować worki pod oczami. Istnieje kilka metod, które pomogą Ci w szybki sposób zmniejszyć worki pod oczami. Jednak działają one na krótką metę. Aby uzyskać trwały efekt, potrzebne jest dokonanie kilku ważnych zmian w Twoim trybie życia. A oto porady wymienione w punktach. 1. Użyj torebek z herbaty. Herbata działa pozytywnie nie tylko jako popijany napój, ale kofeina zawarta w herbacie jest silnym przeciwutleniaczem. Położona na skórę może zwiększyć przepływ krwi do skóry. Tym samym może zmniejszyć stan worków pod oczami. Przygotowane torebki po herbacie należy nałożyć na worki pod oczami przez około 25 minut. Najlepiej do tego celu nadaje się zielona herbata. 2. Środki przeciwhistaminowe. Bardzo często worki pod oczami mogą być wynikiem alergii. W tym przypadku korzystna będzie pokrzywa, kwercetyna, bromelaina, czyli związek zawarty w grejpfrutach, a także i witamina C. Najważniejsze w tym przypadku jednak będzie unikanie alergenów. Bardzo często uczulać mogą w tym przypadku produkty higieny osobistej, niektóre składniki mydeł czy farb do włosów lub składniki makijażu. Poprzez odstawienie ich jesteś w stanie zidentyfikować, co może być przyczyną Twoich problemów. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić sam, zgłoś się do lekarza w celu wykonania testów alergicznych. 3. Zimne okłady. Zimne okłady działają oczywiście na krótką metę. Powodują one zwężenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia wielkości się worków pod oczami. Takie zimne okłady możemy wykonać z dowolnego materiału. Z waty, z kompresu, możemy przyłożyć nawet zimny owoc z lodówki. 4. Krem z retinolem. Retinol pomaga odbudować niedobory kolagenu w zakresie worków pod oczami. Pamiętaj, że krem ten powinien stosować po umyciu twarzy. Najlepiej raz dziennie. 5. Hydrochinon. Hydrochinon zawarty jest w wielu kremach do rozjaśniania skóry. Zakłóca on produkcję melaniny w skórze. Wskutek tego zastosowany na worki pod oczami będzie likwidował ich ciemny kolor. Wiele preparatów z hydrochinonem możemy kupić bez recepty. Preparaty o wyższym stężeniu wymagają recepty od dermatologa. 6. Mikronakłuwanie skóry. W procedurze tej wykorzystuje się bardzo cienkie igły do nakłuwania na przykład worków pod oczami. W ten sposób tworzy się mikrourazy, które zmuszają skórę do regeneracji, a tym samym odmładzają jej wygląd. Zabieg ten indukuje tworzenie się kolagenu. Nie jest to niestety metoda natychmiastowa. Niezbędnych jest około 6 sesji, wykonywanych w odstępie około 1 miesiąca. 7. Produkty spożywcze bogate w żelazo. Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza jest patologicznym stanem, w którym brakuje czerwonych krwinek w naszym organizmie. Czerwone krwinki odpowiedzialne są za przenoszenie tlenu w naszym ciele. Niedobór żelaza może być powodem cieni pod oczami, a także i bladej skóry. Aby zmniejszyć niedobory żelaza, powinien zmienić swoją dietę. Żelazo zawiera mięso takie jak wieprzowina czy drób, rośliny strączkowe takie jak fasola, warzywa liściaste takie jak szpinak czy jarmuż lub owoce takie jak rodzynki czy morele. 8. Ogranicz spożycie soli. Spożywanie zbyt dużej ilości soli jest powodem zatrzymania płynów w organizmie. Prócz pojawienia się worków pod oczami, mogą pojawić się inne problemy zdrowotne, takie na przykład jak choroby serca. 9. Odstaw używki. Spożywanie alkoholu, a także i palenie papierosów w znaczący sposób przyczynia się do powstawania worków pod oczami. Te dwie główne używki zmniejszają zasoby witaminy C w Twoim organizmie, który jest niezbędny do tworzenia się kolagenu w skórze. Prawidłowe stężenie witaminy C zapewnia prawidłowy wygląd Twoim tkankom, a w tym i skórze. Prócz tego alkohol i papierosy mogą być przyczyną innych poważnych problemów zdrowotnych. Jeśli chorujesz na chorobę przewlekłą, to wiedz, że większość chorób cywilizacyjnych powodowanych jest przez chemię zawartą w pożywieniu. Dlatego zapoznaj się z moją książką Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Dowiesz się, w jaki sposób wyleczyć chorobę poprzez likwidowanie toksyn zawartych w pożywieniu. Pobierz darmowy rozdział tej książki, znajdziesz ją w linku pod tym filmem.